Przychody miesięczne obrazują podział na miesiące w konkretnym roku, który teraz obowiązuje. Przychody miesięczne obrazują konkretne przychody w danym roku, w roku bieżącym, który teraz mamy. Przychody ze sprzedaży zawsze podawane są w cenach netto i dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży zafakturowanej. Widzimy tutaj podział na miesiące i w każdym miesiącu jaka była wielkość sprzedaży. W wcześniejszych raportach widziałeś przychody pokazane narastająco, gdzie z każdym kolejnym miesiącem suma sprzedaży się sumowała, aby pokazać ją na tle targetu rocznego. Tutaj widzisz efektywność konkretnego miesiąca, jeśli chodzi o poziom sprzedaży, koszty, jakie ta sprzedaż wygenerowała, a także szacowany zysk operacyjny na sprzedaży na podstawie kosztów stałych i zmiennych, które wprowadziłeś w ustawieniach konkretnych prospektów. Następnie system wylicza rentowność operacyjną sprzedaży w ujęciu procentowym. Jak widzisz, przychody ze sprzedaży w kwietniu to niespełna 3000 zł, koszty to blisko 50 tysięcy, rentowność w przypadku straty będzie oczywiście zaprezentowana na minusie. W kolejnych miesiącach oczywiście też to widzimy.